Kaziuka na Kaziuka, każdy tutaj szansę szuka. Witamy wszystkich widzów Wilnoteki prosto z tradycyjnych wileńskich Kaziuków, tej wizytówki naszego miasta już od 500 lat. Naprawdę warto tutaj przyjechać, a kto nie przyjechał, niech żaluje. Ale można to obejrzeć w naszym programie, zostańcie z nami. Tak wyglądały Kaziuki pod koniec lat 30. Kaziuki, słynny jarmark folklorystyczny organizowany na placu Łukiskim. A tak wygląda pochód kaziukowy dziś. Odpustku czci patrona Litwy, świętego Kazimierza, w okresie międzywojennym pokonał inne wileńskie jarmarki i stał się regionalnym świętem Wileńszczyzny, szeroko prezentującym lokalne rzemiosło oraz sztukę ludową. Smorgońskie obwarzanki, piernikowe serca, prawzór walentynek czy słynne palmy, bez tego się nie wracało z Kaziuków. Palma wileńska poszła od palmy papierowej, a palma papierowa to była pierwsza lilia, a lilia to jest właśnie symbol niewinności świętego Kazimierza i w ogóle panny dzisiejsze procesy też z liliami. Tradycja okazała się tak silna, że przetrwała nawet sowietyzację, a dla Polaków Wileńszczyzny pod rządami komunistów była żywym wspomnieniem dawnych czasów zamkniętym na rynku kalwaryjskim, oazą wolności i polskości. W wolnej już Litwie władze Wilna przeniosły Kaziuka na Starówkę, gdzie prezentowali się litewscy artyści i twórcy ludowi, ale kiermasz wówczas zaczął tracić regionalny charakter. Dziś handel powrócił nawet na place katedralny i Łukiski, gdzie odbywały się przedwojenne Kaziuki, ale organizatorzy starają się nadać temu świętu ogólnonarodowy, litewski charakter. Odtąd co roku będą się na nim po kolei prezentować cztery regiony Litwy. Ponoć kiermasz odbywa się już po raz 506. Szanujemy tak piękną tradycję i naszych mistrzów ludowych. Cieszy ta rekordowa liczba sprzedających. 1200 stoisk. Nawet trudno powiedzieć, czym dla Wilna, dla Litwy są dziś Kaziuki. Ale nie wyobrażamy sobie życia bez tego kiermaszu. Jednak nawet do udziału w oficjalnych uroczystościach zapraszane są podwileńskie palmiarki, gdyż palma, zarówno ta nabierająca wciąż nowych kształtów i barw, jak też tradycyjny waleczek, pozostaje królową kiermaszu kaziukowego. Ci starsi ludzie, którzy w ogóle od dawna wilniucy, właśnie tą ruszczycówkę uwielbiają. Ta prawdziwa, autentyczna, dużo palm zamawiają na przykład do kościołów, do Kanady, Litwini, Polacy. To akurat od naszych pań kupiła pani prezydent palemkę i wybrała taką też walkową, autentyczną. Pośród chińskiej tandety i pseudoludowej masówki można jednak wyłuskać prawdziwe rękodzieło, ale podwileńscy twórcy chętnie korzystają z mniejszych kaziuczków, na przykład w Wejszyszkach lub Niemęczynie, gdzie można jeszcze kupić homonty czy duchę. Lat dużo nazad to było, dużo. Po 12 duch sprzedawali, nie powierzy nikt. Po 8. Konie słabo zarabiają. Tak, konie. Nikt na koniach teraz nie... Koniami nie zajmuje się. Mają technikę, mają... Co mają? Słabowate jakoś to, ale tak to nic. Zawsze jakaś tradycja jest tradycja, no. Ale kiedyś był ranie... Na stadionie było w Niemczech, to było веселей там. І шашлички були, і півка була, і от зараз все тут на сухо, як я тут казюки. Кризи здає собі знати. Люди ходять, оглядають, але купувати не хочуть. Раніше ніх так не покупав, як в прошлому року. Мовили, кризис нема. За півтора дня я спродав 139 штук мяв. Zapaść gospodarcza kraju, który nie ma zbyt wiele bogactw naturalnych, sprawiła, że coraz więcej osób przypomina zapomniane rzemiosła. Żona palienki robi, my to deseczki synem, to wszystkie takie nóżki, podnosy. Sama robię, tak. A co teraz, kiedy pensjonierów i tak pieniądze odebrali? Nie masz czego żyć, to musisz... Co kupuję, to i sprzedaję. Kiedyś mama robiła moje i teraz ja robię. Jednak czy to pokolenie pozostawi po sobie godnych następców, czy też za kilkadziesiąt lat kaziuki będą w najlepszym przypadku jedną dużą galerią, cepelią na świeżym powietrzu.